Cześć, witam wszystkich w wideo poradniku Aruba Cloud. Pokażę dzisiaj, jak zainstalować panel Plesk na Alma Linux. Plesk jest platformą, dzięki której możemy zarządzać serwerem za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. Z poziomu przeglądarki internetowej można zarządzać m.in. serwerem www, usługą FTP, serwerem pocztowym oraz zarządzać usługą DNS. Panel kontrolny Aruba Cloud pozwala na utworzenie nowego serwera na podstawie gotowego szablonu Alma Linux Plesk. W obecnym poradniku pokażę, jak zainstalować Plesk z linii poleceń na serwerze z czystym szablonem Alma Linux. Dlaczego warto skorzystać z ręcznej instalacji? W przypadku ręcznej instalacji mamy wpływ na wybór odpowiedniej wersji systemu operacyjnego oraz panelu Plesk. Dla systemu operacyjnego Linux zalecane jest instalowanie panelu Plesk na czystym systemie w celu uniknięcia konfliktów z innymi aplikacjami. Na początek zainstaluję WGET, następnie pobiorę instalator Plesk. Dodam uprawnienia do pobranego pliku. Teraz czas na uruchomienie instalatora. Zgoda na wysyłanie informacji jest dobrowolna. Wybieram rekomendowany typ instalacji. Przechodzę dalej. Jak widać, do panelu Plesk można zalogować się poprzez wygenerowany adres URL. W razie potrzeby nowy link można wygenerować za pomocą komendy plesk login. Przejdę teraz do panelu Plesk w celu ukończenia instalacji. Przeglądarka wyświetliła komunikat dotyczący problemu z certyfikatem. W szczegółach można zobaczyć, że certyfikat jest wystawiony dla wartości widocznej w polu Subject. Domyślnie po zainstalowaniu oprogramowania Plesk został użyty certyfikat samopodpisany, co jest przyczyną ostrzeżenia. Mogę przejść do opcji Zaawansowane oraz wejść na stronę pomimo ostrzeżenia. Wypełnię wymagane pola oraz wybiorę opcję Trial. Jak widać, system został uruchomiony w wersji trial z 15 dniami na przetestowanie usługi. Dodatkowo pokażę, jak kupić licencję Plesk oraz zainstalować ją na serwerze. Przechodzę do zakładki Licencje Plesk oraz dodaję nową licencję. Wybieram wersję Plesk Web Admin dla 10 domen oraz zatwierdzam przyciskiem Kup licencję. Po odczekaniu kilku minut licencja zmieni status na aktywny. Przechodzę do zakładki Zarządzaj w celu sprawdzenia kodu aktywacyjnego.
Kopiuję kod oraz wracam do panelu Plesk. Mogę skorzystać z przycisku w górnej części strony lub odszukać odpowiedniej opcji w zakładce Tools and Settings. Wklejam kod aktywacyjny oraz zatwierdzam. Gotowe. Kod aktywacyjny został zainstalowany. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych wideo poradników Aruba Cloud.